Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj gitara nietuzinkowa. Dlatego, że bliżej jej do custom shopa niż do standardowego amerykańskiego Fendera. I wiem o czym mówię, ponieważ obcowałem z tym instrumentem dłuższą chwilę. Naczytałem się na jego temat i podzielę się z Wami wiadomościami, które mam. Wyjątkowo wykonany instrument, którego nie znajdziecie w standardowej ofercie Fendera. Choćby ze względu na bardzo gruby gryf, gdzie dzisiaj u Fendera to rzadkość, albo znajdziemy go właśnie w custom shopach, które są zdecydowanie droższe niż ta gitara. A instrument, o którym mowa, to Fender, wykonany na 70. rocznicę powstania firmy Fender, czyli American Vintage Stratocaster 1954 w wykończeniu dwutonowego sandburstu. Korpus wykonany jest z dwóch kawałków selekcjonowanego jesionu i pokryty lakierem nitrocelulozowym, tak jak było na początku właśnie w latach 50. stosowane. Przetworniki, które nazywają się dokładnie tak samo, Anniversary 1954 Single Coil, dobrane są w taki sposób, żeby wręcz autentycznie odwzorować tamte czasy i instrumenty z tamtych czasów. Nawet te nakładki, które są, covery na te single, są lekko zaokrąglone, przypominają mi te bakielitowe nakładki na przetworniki, które były w tamtych czasach. Potencjometr głośności, dwa potencjometry tonów, trójpozycyjny przełącznik, to wystarczy. Most typowy, pure vintage style na sześciu śrubach, zgiętymi blachami, wygląda to obłędnie. Szyjka to jednoczęściowy, gruby kawałek klonu, wyśmienity w ręku. Ja bardzo lubię grube klonowe gryfy w Fenderach. One nadają taki niesamowity ton i rezonans tym instrumentom. Czujemy, że mamy prawdziwy instrument w ręku, a nie jakąś listeweczkę do zabawy. To jest gitara do tworzenia pięknych rzeczy. Na tą wydzieloną część podstrunicy mamy nabite 21 progów vintage style. Klucze również typu Klucon, takie vintage'owe. Szyjka polakierowana na wysoki połysk. Rewelacyjnie brzmiący instrument. Tak jak wspomniałem, często mam do czynienia z custom shopami. Zdarza mi się tutaj ogrywać. Czasami przyjeżdżają, to sobie je oglądam, trochę podgrywam. Nawet jeżeli nie nagrywamy odcinka o danym instrumencie, to mam do nich dostęp. I powiem Wam, że ta gitara jest skierowana do kogoś, kto marzy o gitarze nawiązującej do lat 50., ale nie takiej tylko na papierze, ale faktycznie w specyfikacji, która jest zrobiona świetnie, która bardzo dobrze gra. Do tej gitary oczywiście cała dokumentacja, zawodowy, vintage'owy case. Także jeżeli macie chęć nabyć instrument niemal custom shopowy, który nie odbiega od tego custom shopa, nie kosztuje odpowiednio więcej, to ta gitara jest, mój drogi gitarzysto, gitarzystko, dla Ciebie. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Posłuchajmy, jak brzmi ten instrument. Trzymajcie się. Cześć.
Mm-hmm.